Mąż zmusza do antykoncepcji. Co zrobić? Posłuchajcie odpowiedzi. Bata pisze: Jak mam sobie poradzić z grzechem antykoncepcji, gdy mój mąż jest niewierzący? Ja nie chcę stosować antykoncepcji, ale nie jesteśmy gotowi z mężem na kolejne dziecko. Nie chcę i nie powinnam odmawiać mężowi współżycia. Ale kiedy mówię, że nie chcę zabezpieczeń ze względu na Jezusa, to mąż tego nie rozumie i nie akceptuje. Często się kłócimy z tego powodu i naprawdę nie wiem, co robić. Bardzo ważne pytanie. Myślę, że ono dotyczy różnych sytuacji u wielu osób. Twoja sytuacja jest jakby konkretnie polega na tym, że twój mąż jest niewierzący. I podobną sytuację możemy mieć, że mąż nie chodzi, że nieochrzczony, tylko że ma luźny kontakt z Panem Bogiem, nie przyjmuje zasad życia moralnego w kościele, i no, taka sytuacja. I teraz, czy w danym momencie podejmować się antykoncepcji, czy nie? Czymś innym będzie oczywiście antykoncepcja, która zabija dziecko czyli Wczesnoporonna, nawet która powoduje poronienie zarodku, i to odrzucamy całkowicie. Czyli wszystkie antykoncepcje, które w jakikolwiek sposób ingerują po zapłodnieniu, to jest od razu nawet nie wchodzi, nie wchodzi w żadne pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o antykoncepcję, która nie zabija, ale zapobiega, są też takie, które mają podwójne działanie, nie wchodzą w grę. Mówimy o takiej, która zapobiega zapłodnieniu, chociażby prezerwatywa, która ma za zadanie nie zawsze skutecznie zapobiegać yy, zapłodnieniu. Czy w takiej sytuacji można jej używać w konkretnej Twojej? Zanim na ja to odpowiem, to, to chcę powiedzieć tak. Korzystanie ze środków antykoncepcyjnych, mówimy o tych, co teraz powiedziałem, czyli myślę, że dla człowieka wiary jakby nie dopuszcza pod żadnym pozorem tam tego co ingeruje potem w człowieka w zarodek, którym jest już komórka ludzka i to w ogóle nie powinno gdzieś być w naszej przestrzeni brania pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o prezerwatywy, to mówimy już nie o zabiciu dziecka, tylko mówimy o ingerencji w akt, który jest między małżonkami. Czyli znowu, jeżeli jest prezerwatywa używana poza małżeństwem, czyli mamy grzech cudzołóstwa, to w tej sytuacji to, że ktoś używa no, prezerwatywy, nie chcę powiedzieć, że nie bądź głupi, używaj w ten sposób, tak? Nie zdradzaj. Nie wchodź w relacje bez małżeństwa. A, a teraz czytam się dokłada, że korzystasz, no, to już też trzeba przed chorobami się chronić. Jak już ktoś wchodzi w grzech cudzołóstwa. Nie zachęcam. I jakby to jest inny temat zupełnie. Natomiast my mówimy o małżeństwie. I teraz w małżeństwie ma być w nas nastawienie na potomstwo. Czyli branie pod uwagę rozumne, ale planowanie i branie też w tym wszystkim takiej sytuacji, że Bóg chce ingerować, żeby dać nam kolejne dziecko, chociaż my planujemy, że go nie będzie. Czyli liczymy, patrzymy na płodność, Badając organizm kobiety, można dokładnie stwierdzić, kiedy jest ten czas płodny i to się wylicza. Nawet przy nieregularnym cyklu może jest większe ryzyko, ale, ale też to można sprawdzić. I teraz mówimy o sytuacji, że ty to możesz robić, ale twój mąż i tak, i tak, niezależnie od tego powie: Ale ja nie będę współżył bez prezerwatywy, bez zabezpieczenia. I w takiej sytuacji, moim zdaniem, ale powinnaś o tym pogadać ze spowiednikiem, bo to nie jest tak, że można na, na podstawie takiego pytania to stwierdzić, ale jako spowiednik, myślę, że spowiednik może Ci powiedzieć, ważniejsza jest jedność małżeńska, yy, i w imię tej jedności małżeńskiej możecie podjąć nie Ty, twój mąż, bo tobie nie wolno. Ty masz badać swoje ciało i nie podejmować współżycia, kiedy jest czas płodny. Natomiast to jest jego sprawa w tym momencie, że, że on powie inaczej nie, ale jak powie inaczej nie, to za chwilę cię zdradzi albo będzie rozwód. I kto za to weźmie odpowiedzialność? Natomiast badania pokazują, że przez współżycie w małżeństwie z zabezpieczeniem. Jedność małżeńska się wcale nie powiększa, tylko pomniejsza, że jest większa otwartość wtedy u małżonka, który to, tego używa na zdradę małżeńską, że jest większa otwartość później na aborcję, że ona się pojawia w sercu, więc skutki używania środków antykoncepcyjnych wcale, to nie jest tak, że ono to w takim razie się komuś pozwala, jest jakiś furtka wyjątek, to niech sobie korzystają. To jest dla Was ogólnie niekorzystne. Korzystanie ze środków antykoncepcyjnych wchodzi to, w, w uprawianie seksu jako coś, co, co jest uprawianiem. To jest teraz potrzeby swoje filozo filozoficzne, tak, fizjologiczne chcemy zaspokoić, i Ty masz mi to zaspokoić. I w ten sposób mamy. I to, nawet jeżeli tego nie ma od razu, to przez środki antykoncepcyjne to się wytwarza. A później zaspokajanie potrzeb fizjologicznych. W postaci współżycia i orgazmu, bardzo łatwo mogą przejść w to, że ja nie mam żony w tym momencie, bo pojechała, to muszę to z kimś innym, I z, y, z kimś y, po prostu, jest koleżanka jest, i sobie to usprawiedliwia bardzo łatwo. Więc dlatego też to, to, to gdzieś w, pracuje w człowieku, nie wystawiaj się na pokuszenia. Także, jeżeli, jeżeli tylko możesz, masz sytuację dogadania się z niewierzącym mężem, pokazania tego w ten sposób. To zrób tak dla dobra swojego małżeństwa i dla Waszej jedności. Gdzie ta otwartość przy dobrym, y, dobrym badaniu płodności kobiety, no. Ja nie znam takich, zresztą, no znam, są sytuacje, ale to równie dobrze i ze środkami antykoncepcyjnymi, że się stało dziecko jednak. Natomiast no, jest duża doza prawdopodobieństwa, że, że tam nie będzie dziecka przy dobrym stosowaniu naturalnych metod planowania rodziny. Ale jeżeli nie da się dogadać z mężem, wiedz, że ryzykujesz, ryzykujesz stosując prezerwatywę. Ale jeszcze bardziej ryzykujesz, jeżeli mu nie pozwolisz na współżycie, i on będzie odchodził, szukał gdzieś na boku, znajdzie, nie znajdzie. Więc i tak, i tak źle. I z tego jednego czy drugiego trzeba wybrać. I no, powalcz o małżeństwo, próbuj w taki sposób, żeby, żeby zadbać z mężem o, o to, żeby też w duszy waszej pojawiła się jedność. No, to jest najbardziej komfortowa sytuacja, która niestety się nie bierze pod uwagę, często zawierając małżeństwo, że jedność wiary, jedność przed Bogiem jest niesłychanie ważna, a później są różne tego typu problemy. I to, co powiedziałem teraz, to jest taki plaster na, na małżeństwo, jak sobie z tym poradzić, skoro robi się źle. I w tym robi się źle, jak z tego wyjść, jak z tego wybrnąć? Trudne to jest pytanie. Nie chcę, żebyście mieli po nim takie wrażenie, że ja teraz y, tutaj laksysta pozwala na, na środki antykoncepcyjne. One same w sobie prowadzą do rozdźwięku między małżonkami. Natomiast są też sytuacje, kiedy ten rozdźwięk można trochę przedłużyć, że on się będzie pojawiał y, na przestrzeni lat, a przez brak współżycia, zaraz przez korunię, od razu w małżeństwie macie dzieci, je trzeba wychowywać. I, no, to wszystko trzeba ważyć, gdy sytuacja jest niedoskonała, tylko taka trochę upośledzona. No, trzeba wtedy po prostu patrzeć na jakieś rozwiązania. To jest moje zdanie w tym temacie. Komentujcie, piszcie swoje, co uważacie. Temat jest trudny, zdaję sobie z tego sprawę, ale dotyczy niestety wielu, wielu osób. Także kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I kolejne pytania pamiętajcie w odcinku 200. Tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia.